Witamy w trzecim odcinku programu dotyczącego rachunkowości. Ponownie jest ze mną pani Joanna Szyszkowska z Biura Rachunkowego Profil, doradca podatkowy. Witam. Trzeci odcinek to odcinek dotyczący spółek. Poruszymy to trochę rodzaje spółek, czym one się różnią i też czym różnią się oczywiście względem rozliczenia. Proszę powiedzieć, jakie mamy w Polsce spółki i czym one się różnią w systemie prawnym. W Polsce w uproszczeniu mamy dwa rodzaje spółek. To są tak zwane spółki osobowe i spółki kapitałowe. Wśród spółek osobowych możemy wyróżnić najprostsze jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, no i też spółka komandytowa akcyjna. Wśród spółek kapitałowych z kolei mamy spółkę z o.o. i spółkę akcyjną. Czy one względem rozliczenia, bo na tym się skupia nasz program, czy względem rozliczenia one się różnią, czy tylko pod względem tego podziału na kapitałowe i osobowe, czy jeszcze te poszczególne spółki też inaczej się rozliczają? One się bardzo istotnie różnią. Tak naprawdę każda spółka to jest inna możliwość formy opodatkowania. Może nie każda, ale wiele z nich to jest dobór formy opodatkowania, ale też kwestia odpowiedzialności ewentualnie. Dlatego, że w przypadku spółek osobowych co do zasady mamy pełną odpowiedzialność wspólników. Mówię tu co do zasady, bo też są pewne wyjątki. Zacznijmy od spółki cywilnej. Jest to najprostsza umowa i to jest w cudzysłowie to jest umowa dwóch osób, którzy postanawiają prowadzić wspólnie biznes. Takie osoby prowadząc spółkę cywilną w pełni odpowiadają swoim majątkiem za swoje poczynania. Innymi słowy, gdyby poszło coś nie tak w przypadku prowadzenia biznesu, no mają prawo w cudzysłowie zająć jego tej osoby telewizor, samochód. I oczywiście ja tak tylko gdybam sobie, no ale to jest ta właśnie odpowiedzialność własnym majątkiem. Przy spółce cywilnej opodatkowanie nie różni się niczym ni w przypadku zwykłego przedsiębiorcy, bo tak naprawdę to wygląda, że to jest dwóch przedsiębiorców, który prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Opodatkowaniu podlega każdy z nich z osobna, czyli jako osoba fizyczna, a nie jako spółka się podlega opodatkowaniu. Innymi słowy, taki przedsiębiorca, który prowadzi spółkę cywilną, może wybrać ryczałt, może wybrać podatek liniowy, może wybrać skalę podatkową. Kartę, tak jak w poprzednim odcinku pomijam, dlatego że nowy przedsiębiorca karty podatkowej już wybrać nie może. Oczywiście są pewne, gdyby miał inne jeszcze formy prowadzenia działalności, nie należy zapominać, że pewnych rzeczy łączyć nie można, ale co do zasady te wyjątki pomijam. I w skrócie spółka cywilna to jest wybór pomiędzy ryczałtem, liniówką, a skalą podatkową. I przechodząc teraz dalej, podobnie to wygląda w przypadku spółki partnerskiej lub spółki jawnej. Natomiast w przypadku spółki jawnej jest pewien wyjątek. Spółka partnerska to jest zawsze spółka osób fizycznych, więc tam też mamy zawsze wybór opodatkowania ograniczony, tak jak w przypadku spółki cywilnej, czyli ryczałt, skala podatkowa lub liniówka i to będą zawsze opodatkowane osoby fizyczne. Oczywiście spółka partnerska jest przewidziana tylko dla określonych zawodów, jak na przykład adwokat, notariusz czy lekarz, to jest tylko przykłady, więc prowadzenie tej działalności jest co do zasady w tej formie, w formie tej spółki dosyć ograniczone przez ustawę, jaką jest kodeks spółek handlowych. Natomiast popularną, bardzo popularną formą prowadzenia działalności jest spółka jawna. To jest, można powiedzieć, taka bogatsza forma spółki cywilnej, bo o ile w spółce cywilnej, jeżeli zawieramy umowę z kimś, to stroną umowy są poszczególni przedsiębiorcy, a nie spółka cywilna, bo spółka cywilna nie ma żadnej osobowości prawnej, nie ma zdolności prawnej, nie ma nic tak naprawdę, czyli spółka, w cudzysłowie ona istnieje na papierze, ale nie reprezentuje nikogo, to w przypadku spółki jawnej mówi się o tak zwanej ułomnej osobowości prawnej. To nie jest pełna osobowość prawna, ale tak to w skrócie, to przynajmniej tak na studiach mnie uczono, tak to się nazywa. W praktyce chodzi o to, że spółka jawna może być stroną praw i obowiązków, czyli może zawierać umowy, może nabywać nieruchomości. Stroną jest wtedy spółka jawna i to jest plus. Minusem jest natomiast pełna odpowiedzialność wspólników tej spółki, czyli wspólnicy
prawa i obowiązki są uregulowane również przez kodeks spółek handlowych, w pełni odpowiadają równolegle za zobowiązania spółki. Można powiedzieć, że w pierwszej kolejności spółka, w drugiej kolejności wspólnicy swoim osobistym majątkiem, natomiast w praktyce nie stoi na przeszkodzie, żeby wierzyciel zaspokoił się, czy zabezpieczył swoje wierzytelności, czyli te swoje, to co chce ściągnąć z danego dłużnika, na majątku osobistym właściciela. Dlatego prowadzenie spółki jawnej jest zalecane w firmach, w branżach o dosyć niskim profilu ryzyka związanego z jakąś upadłością, niewypłacalnością itd. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć lub to ryzyko podjąć, jak najbardziej prowadzenie spółki jawnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż jest to spółka co do zasady transparentna podatkowo. Transparentna, czyli jednokrotne opodatkowanie i opodatkowanie, jak przy spółce cywilnej, podlegają wspólnicy tej spółki, odpowiednio wybierając ryczałt, podatek liniowy, czy skalę podatkową. Czyli niezależnie jaki zysk wypracują i ile sobie wypłacą, oni podlegają opodatkowaniu według udziału w zyskach tej spółce. Czyli jeżeli mamy dwóch wspólników, pół na pół się rozliczają, spółka osiągnie 100 tysięcy dochodu, to każdy z nich płaci podatek dochodowy od 50 tysięcy i adekwatnie składkę zdrowotną jak przedsiębiorca w zależności od formy opodatkowania, czy adekwatną do ryczałtu, czy adekwatną do liniówki, czy adekwatną do skali podatkowej. Natomiast spółka jawna może być transparentna podatkowo, czyli jednokrotne opodatkowanie mieć wtedy, kiedy co do zasady jej wspólnikami są osoby fizyczne, czyli prywatne, tak jak ja, czy jak pan. Czyli jeżeli wspólnikiem spółki jawnej byłaby jakaś spółka z o.o. lub akcyjna, czyli osoba prawna już w tym przypadku, bo tak to się nazywa fachowo, to taka spółka niejako przestaje być transparentna podatkowo. Ona może być nadal, ale trzeba w odpowiednim terminie zgłosić to do Urzędu Skarbowego. Innymi słowy, pokazać, kto jest udziałowcem tak naprawdę w tej spółce. W innym przypadku taka spółka jawna może stać się podatnikiem CIT. Czyli wspólnicy przestają rozliczać podatek dochodowy według tych zasad ryczałtu, liniówki czy skali, a podatek dochodowy zaczyna opłacać spółka jawna. To jest nowość, która weszła jakiś czas temu, że spółka jawna może teoretycznie z uwagi na jej udziałowców w niektórych przypadkach stać się podatnikiem CIT. Innymi słowy, podatnikiem podatku dochodowego będzie spółka, a to powoduje, że wchodzimy pod regulacje zupełnie inne, czyli kwestia składki zdrowotnej już w tym momencie pomijana. I w tym momencie chciałabym przejść do spółki z o.o., bo tak naprawdę to, co będzie miało zastosowanie do spółki z o.o., mogłoby mieć zastosowanie w tym przypadku też do takiej spółki jawnej, bądź też drugą jeszcze taką opcją jest spółka komandytowa. Bo do tej formy popularne też były spółki tak zwane komandytowe, to jest kolejna ze spółek osobowych. To było opłacalne do momentu, kiedy też była to spółka transparentna podatkowo i podatnikami były osoby fizyczne. Niestety od zeszłego roku już tak nie jest i podatnikiem przy spółce komandytowej jest spółka komandytowa, czyli również tutaj mamy CIT. To, co mamy przy spółce z o.o. Więc przy spółce komandytowej to nie wspólnicy opłacają podatek dochodowy, a spółka. Jak to wygląda właśnie przy spółce, przy odprowadzaniu tego CIT-u? Tak. Tak samo jak przy spółce z o.o., tam od zawsze podatnikiem jest spółka z o.o. i regulacje podatku dochodowego wynikają już nie z ustawy o PIT, a z ustawy o CIT. Jeżeli przejdziemy teraz do takiej ustawy o CIT, czyli tak jak ja powiedziałam, przy niektórych spółkach jawnych, na pewno przy spółkach komandytowych, na pewno przy spółkach z o.o. i na pewno przy spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych tak naprawdę. CIT. Tam mamy do wyboru dwie podstawowe formy opodatkowania, czyli mali podatnicy, czyli nieprzekraczający, chyba tam jest 2 miliony euro obrotu, mogą opłacać podatek dochodowy, czyli spółka, według stawki 9%. Bardzo atrakcyjna forma opodatkowania, 9% CIT. Ale zaraz oczywiście pułapkę pokażę, bo jak wszędzie są pułapki.
Czyli 9% CIT, bardzo dużo osób się próbowało przy tym nowym ładzie skusić, no bo 19 czy 17, a 9% CIT-u wydawało się to super jakby wyjściem z tego nowego ładu, no ale tak nie do końca jest, o tym za chwileczkę powiem. Także 9% CIT jest dla małych spółek w cudzysłowie. Dla większych spółek, już tych osiągających znaczne rozmiary swojej działalności, mamy stawkę podstawową w kwocie 19%. No to już jest znaczne tutaj obciążenie. Ale proszę pamiętać jeszcze o jednym i to jest ta pułapka w przypadku właśnie spółek z o.o., ale nie tylko. Jeżeli mamy do czynienia ze spółką z o.o., bo do takiej już przeszliśmy, czyli przy spółce kapitałowej, proszę pamiętać, że ta spółka ma tak zwaną osobowość prawną. Innymi słowy, możemy to porównać niejako do naszego dorosłego dziecka. Ono jest samodzielne i ma prawo podejmować decyzje, ale też gromadzić majątek, zaciągać zobowiązania. Czyli to, co jest tej spółki, a nie nasze jako udziałowców. To nie jest to samo, co przy spółce cywilnej czy jawnej, tej prostej, że możemy sobie pobierać pieniążki z tej spółki i nie przejmować się niczym, o nie, nie. Przy spółkach z o.o. musimy prowadzić pełną księgowość, rozliczać się ze wszystkiego i wszelkie wypłaty z tej spółki muszą mieć określony status. W momencie, kiedy wspólnik pobrałby zysk, czyli w momencie, kiedy mamy załóżmy 100 tysięcy zysku, opodatkowujemy to stawką 9% i zostaje nam coś jeszcze, mamy prawo do zysku, prawda? Ale w momencie, kiedy pobierzemy ten zysk, wspólnik musi zapłacić tak zwany podatek od dywidendy. I ten podatek od dywidendy jako dochody z zysków kapitałowych są opodatkowane 19% podatkiem. Więc proszę pamiętać, z 9% stawki lub 19% stawki wchodzimy jeszcze plus 19% od dywidendy. Więc te efektywne opodatkowanie dla wspólnika, ono się znacznie zwiększa. Jak przy tym wszystkim mają takie rzeczy jak składka zdrowotna, czy właśnie, czy tu też występują takie elementy? Przy spółce z o.o. może nie wystąpić składka zdrowotna, ale warunkiem jest, że mamy do czynienia z więcej, jeżeli udziałowcami, czyli wspólnikami tej spółki jest więcej niż jedna osoba. Czyli jeżeli mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o., bo w przypadku właśnie spółek z o.o. nawet jedna osoba może utworzyć taką spółkę, to dla takiej osoby, jeżeli ona jest jedna, jedyna właścicielem, bycie takim wspólnikiem jest pełnym pakietem do ubezpieczeń. Innymi słowy, jeżeli nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, musi się zgłosić do ubezpieczenia społecznego, ale również do ubezpieczenia zdrowotnego. Tylko tu jest pewne uproszczenie. Tu z uwagi na to, że ten wspólnik nie jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności, w żaden sposób nie można by było wyliczyć składki ZUS od dochodu. No bo od czego? Przecież to nie on płaci ten podatek, tylko to spółka płaci. W związku z tym ustawodawca poszedł na pewnego rodzaju uproszczenie i taki właściciel, przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w stałej wysokości. Ona jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej chyba w czwartym kwartale. Na dzień dzisiejszy jest to około 6 tysięcy i składka miesięczna za takiego wspólnika to jest nieco ponad 500 zł. Tak wynika. I taka sama składka zdrowotna jest przypisana również dla wspólników spółek komandytowych. W przypadku spółek komandytowych, niezwykle popularnych swego czasu spółek, to jest taki miszmasz pomiędzy spółką jawną a spółką z o.o., bo mamy tak trochę pół spółki jawnej i pół spółki z o.o., bo wspólnik, który jest tak zwanym komplementariuszem, odpowiada w pełni majątkiem za zobowiązania spółki i on musi być w nazwie spółki, a komandytariusz jest troszeczkę jak udziałowiec tej spółki z o.o., tak? Ale jeden i drugi na dzień dzisiejszy, pobierając zyski z tej spółki, ma tak zwane dywidendy, czyli powinien zapłacić 19% podatek dochodowy. No ale tutaj znowu wchodzimy w pewne niuanse i widać, jak bardzo skomplikowane jest to prawo podatkowe, bo o ile wspólnik spółki z o.o. wypłacając zysk po prostu musi tą dywidendę zapłacić, koniec i kropka,
O tyle w przypadku spółki komandytowej, w zależności z jakim rodzajem wspólnika mamy do czynienia, możemy troszeczkę zniwelować te obciążenie podatkowe. Bo w przypadku komplementariuszy możemy odliczyć tak naprawdę nasz udział w podatku, który już zapłaciła spółka. Innymi słowy, nie dochodzi do podwójnego opodatkowania. Ono może być wyrównanie, jeżeli spółka komandytowa płaci 9% podatku, wtedy wspólnik zapłaci tylko do różnicy mniej więcej około 18% efektywne opodatkowanie będzie. To jest bardzo dobra forma, może trudno to nazwać optymalizacją, ale ze względu podatkowym jest to bardzo dobra forma prowadzenia biznesu dzisiaj. Nie tylko na dość niskie efektywne opodatkowanie, ale również na brak składki zdrowotnej od dochodu, bo ona jest stała, ona wynosi 500 parę złotych. Tak? Natomiast trzeba pamiętać, że to ryzyko prowadzenia biznesu po stronie komplementariusza jest pełne, takie same jak u wspólnika spółki jawnej. Zaś u komandytariusza też mamy do czynienia z dywidendą, natomiast w niektórych przypadkach tam do 60 tysięcy możemy mieć do czynienia z pewnym zwolnieniem, ale co do zasady są to analogiczne zasady jak przy udziałowcu spółki z o.o. Powiedzieliśmy, że składka zdrowotna się pojawia, więc można powiedzieć, że jesteśmy w pewien sposób zabezpieczeni. Czy inne elementy składek ZUS-owskich też się pojawiają w tych spółkach? To jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, czyli coś więcej niż zdrowotne, to w zależności czy mamy inne tytuły, bo składka zdrowotna ona jest tak naprawdę z każdej działalności. Czy ją mnożyć, jak mamy kilka spółek, na ten temat się nie wypowiem, bo są tutaj różne interpretacje na dzień dzisiejszy, więc do tego nie chciałabym się odnosić. Natomiast ubezpieczenie społeczne będzie pełne, jeżeli nie mamy innych tytułów. Innymi słowy, nie mamy etatu, nie mamy zleceń żadnych, nie mamy innej działalności gospodarczej, czyli mamy tylko i wyłącznie tą jedną spółkę z o.o., wtedy tak, mamy pełne ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy i zdrowotne. Czyli jesteśmy zabezpieczeni pod tym względem, że mamy odprowadzaną składkę emerytalną, rentową, czyli w razie jakiejś przejścia na emeryturę, tą emeryturę dostaniemy. Jak to wygląda, jeżeli mamy w spółce z o.o. dwie osoby? Czy one również są ozusowane? I jak to wygląda w tym przypadku? Jeżeli mamy co najmniej dwóch udziałowców, to wtedy nie możemy mówić o jednoosobowej spółce z o.o. W tym momencie bycie udziałowcą w takiej spółce nie tworzy tytułu do ubezpieczeń. Innymi słowy, taka osoba w ogóle nie podlega zgłoszeniu nigdy ani do ubezpieczeń społecznych, ani tym bardziej do ubezpieczeń zdrowotnych. Dlatego, że to w ogóle nie jest tytuł. Tytułem jest tylko posiadanie udziałów w jednoosobowej spółce z o.o. Czyli to znaczy, że jeżeli ktoś chciałby założyć spółkę z drugą osobą i przychodzi jakby zarabiać tylko na tej podstawie, to jednak nie ma odprowadzanych wszystkich składek, czyli w momencie, kiedy dojdzie do przejścia na emeryturę, tak naprawdę jej może nie otrzymać. W zależności, czy ma inne tytuły, ale jeżeli tylko posiada tą dwuosobową, załóżmy, czy trzyosobową spółkę i nie ma żadnych innych tytułów do ubezpieczeń, powinien się zastanowić w takim razie, co z tą emeryturą i czy chce, bo być może chce odkładać gdzieś prywatnie, no to tutaj nie chciałabym do tego się odnosić, każdy to decyduje samodzielnie. Natomiast wyjściem w zakresie składki zdrowotnej, czyli płatnego leczenia, czy to w szpitalu, czy innego prawa do doświadczeń zdrowotnych, są na przykład świadczenia członka zarządu, które od nowego roku podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne, a do tej pory nie były objęte tym tytułem. Natomiast to jest tylko tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ono nie będzie tytułem do ubezpieczenia społecznego. Powiedzieliśmy o PIT-cie w przypadku wcześniejszych odcinków i mówiliśmy o nim przy umowach o pracę oraz jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Tutaj pojawiło się pojęcie CIT. Najpopularniejszym jednak takim podatkiem, który dziś słyszymy, to jest VAT. Kiedy on się pojawia? VAT to jest zupełnie co innego. Podatek VAT nie ma nic wspólnego z podatkiem dochodowym. O ile możemy mówić PIT, CIT, to jest tak zwane odniesienie do osób prywatnych czy do osób prawnych tak zwane, o tyle podatek VAT to dotyczy tak zwanego obrotu gospodarczego i to jest podatek od sprzedaży, od obrotu. I ma zupełnie inny charakter, inną ustawę. I tak jak powiedziałam, w spółce cywilnej podatnikiem będą osoby fizyczne, ale podatek VAT już będzie płacić spółka.
Tak samo spółka jawna będzie podatnikiem VAT, tak? Innymi słowy, nasza sprzedaż, czyli to, co my świadczymy usługi lub sprzedajemy towary, musimy określić, stając się podatnikiem VAT, jakiego rodzaju stawki są przyporządkowane do naszej sprzedaży i jeżeli mamy sprzedaż opodatkowaną, jeżeli dokonujemy takich zakupów, możemy odliczać sobie VAT od tego typu zakupów. Ale to jest bardzo szerokie pojęcie, tak? Bycie podatnikiem VAT, no nie możemy w żaden sposób utożsamiać z podatkiem dochodowym i nie ma nic wspólnego z Nowym Ładem, dlatego że podatek VAT jest zupełnie odrębnym zagadnieniem od podatku PIT i CIT. Chciałem o tym podatku VAT wspomnieć, dlatego że pojawia się wiele takich zagadnień, czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczające się w pewien sposób, czy to ryczałt, czy skala podatkowa, czy podatek liniowy, są zachęcane czasami do założenia jednoosobowej spółki, ZOO czy jakiejś innej spółki, mówiąc, że w ten sposób zaoszczędzi się. Czy tak faktycznie jest? Mówimy w aspekcie VAT-u? W aspekcie ogólnego zysku dla danej osoby. Powiedzmy, że to jest fryzjer czy mechanik, lekarz, który chciałby się rozliczać i nagle mówią, że ta forma, którą się rozliczasz, może być korzystniejsza, jeżeli założysz sobie po prostu jednoosobową spółkę. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie, zdecydowanie nie zalecałabym zakładanie spółek kapitałowych, jeżeli mówimy tutaj o spółce ZOO przy drobnej działalności, bo oczywiście możemy mówić o 9% CIT-ie, gdybyśmy bezpośrednio mieli porównywać to do 17% czy do 19% liniówki, ale zapominamy o tym podwójnym opodatkowaniu, tak? Czyli innymi słowy, jeżeli mamy do czynienia z tym dorosłym dzieckiem, o którym mówiliśmy w przypadku spółki ZOO, no to chcąc pobrać dla nas jako rodzica te pieniążki, my musimy to w jakiś sposób rozliczyć i to się wiąże zawsze z takim czy z innym drugim opodatkowaniem tego zysku. Oczywiście wyjściem w przypadku spółek kapitałowych może być tak zwany CIT estoński, czyli coś, co od nowego roku zostało zliberalizowane podejście i nie ma już takich warunków i tam podatek dochodowy jest płacony tylko w momencie, kiedy taka dywidenda, inaczej zysk ze spółki jest przez właściciela pobierane. Innymi słowy, jeżeli cały zysk jest cały czas reinwestowany, czyli zostawiany w spółce, taka spółka kapitałowa nigdy nie zapłaci, a przynajmniej do momentu, dopóki nie wyciągnie tego zysku ze spółki, nie zapłaci w ogóle podatku dochodowego. Czyli jakbyśmy mieli porównywać przy standardowym 19% CIT-ie, miesiąc w miesiąc musimy kalkulować, jaki mamy teoretyczny zysk w księgach, tak? Przy CIT-ie estońskim, jeżeli nie mamy ukrytej dywidendy, on jest zero. On jest po prostu zero. Dopiero w momencie, kiedy pobieramy sobie taki zysk, opłacamy 10 lub 20% tego podatku. Dla udziałowca też jest to oczywiście dywidenda, ale tam są pewne mechanizmy, które mogą zniwelować podwójne opodatkowanie, więc jest to dosyć ciekawa alternatywa opodatkowania podatkiem dochodowym w spółkach ZOO, ale też w spółkach komandytowych o prostej strukturze udziałowców i tak samo spółka komandytowo-akcyjna. Dosyć ciekawa, natomiast nadal jest jeszcze sporo wątpliwości w tym zakresie, na przykład co się dzieje przy wyjściu, czy płacę, czy nie płacę ten podatek. Mimo wszystko ten podatek jest jeszcze źródłem paru wątpliwości, ale ja myślę, że najbliższe miesiące wskażą kierunek tego działania i troszeczkę rozjaśnią, bo to jest też myślę, że na plus tego Nowego Ładu należy na pewno zaliczyć te uproszczenia w CIT-ie estońskim i to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast no, zdecydowanie jeszcze te przepisy prawa powinny być doprecyzowane. Czy jeszcze powinniśmy coś wiedzieć na temat spółek? Mówię to w kontekście osoby, która na przykład chce zacząć swoją działalność i nie wie, czy to ma być działalność jednoosobowa i rozliczać się
jako osoba fizyczna, czy jednak założyć jakąś spółkę? Czy jeszcze coś powinna wiedzieć? Myślę, że analizując kwestię tego, czy warto ewentualnie zakładać spółkę, czy nie, należy też brać pod uwagę koszty utrzymania takiej spółki. Dlatego, że proszę pamiętać, że w przypadku zakładania spółki z o.o., ja mówię na ten moment o spółce z o.o., ale też komandytowa czy komandytowo-akcyjna, bardzo głośna w mediach, ma zastosowanie to samo, tu należy prowadzić pełną księgowość. Na razie nie ma żadnych uproszczeń w tym zakresie. O ile przy spółce jawnej czy przy zwykłym indywidualnej działalności możemy prowadzić ryczałt czy podatkową książkę przychodów i rozchodów i nawet podatnik może sobie sam śmiało z tym poradzić, uważam. O tyle przy prowadzeniu księgowości spółki z o.o. czy spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej tam sami sobie najczęściej już nie poradzimy. Dlatego, że niedługo wchodzą nowe struktury, które trzeba będzie wysyłać. Jest określona ustawa, a raczej dwie już w tym przypadku ustawy, które należy stosować. Co najmniej dwie, tak szczerze mówiąc. Te zapisy są już bardziej skomplikowane i każda czynność, każde działanie w takiej spółce musi znaleźć odzwierciedlenie w księgach. Wszystko. Więc na pewno założenie spółki z o.o. wiąże się z większymi kosztami prowadzenia czy to księgowości, czy to samodzielnie, czy przez firmę, której się zleca prowadzenie takiej księgowości, ale też na pewno pod względem organizacyjnym. To trzeba te dokumenty pilnować, organizować i na pewno ten nadzór i nasz czas, który poświęcamy na uporządkowanie pewnych spraw, też należy, myślę, że wkalkulować w koszty prowadzenia takiego biznesu. Chciałem tutaj mocno podkreślić ten aspekt, dlatego że często spotykamy się z reklamami w internecie, które mówią: załóż spółkę, oszczędzisz. Tu, szanowni państwo, trzeba mocno uważać, zdecydowanie zastanowić się przed założeniem spółki. Jest ona o tyle korzystniejsza, że odpowiada się przynajmniej przy spółce z o.o. oczywiście kapitałem, więc jest trochę jakby mniejsza odpowiedzialność nas samych, ale nie jest to tak, że dla osób, które prowadzą mały biznes czy wręcz jednoosobową, może się to opłacać. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami księgowymi, innymi obowiązkami, więc tutaj, szanowni państwo, proszę się szczególnie zastanowić, zanim się na to zdecydujemy. Ale oczywiście nie tak, że tego odradzamy. Dla niektórych osób być może to będzie jakieś dobre rozwiązanie. Czy jeżeli chodzi o spółki, coś jeszcze nie poruszyliśmy, coś jeszcze warto byłoby dopowiedzieć? Myślę, że warto wspomnieć o bardzo medialnym temacie spółek komandytowo-akcyjnych. Niektórzy uważają, że to jest remedium na wszystko, też nieprawda tak naprawdę. To jest spółka bardzo podobna do samej struktury spółki komandytowej, o której ja mówiłam, i dosyć niskiej stopie opodatkowania. Ona tak naprawdę niczym się nie różni w efektywności od zwykłej spółki komandytowej, którą zdecydowanie bardziej zalecam niż spółkę komandytowo-akcyjną. Jedyną różnicą w obciążeniach jako tako jest brak składki zdrowotnej. O ile przy spółce komandytowej płaci ją i komandytariusz, i komplementariusz, to 500 parę złotych, tak jak przy spółce z o.o. jednoosobowej, przy spółce komandytowo-akcyjnej jej nie mamy. Ale minusem spółki komandytowo-akcyjnej jest liczne koszty z tym związane, a przede wszystkim każda uchwała powinna być w formie aktu notarialnego. To są dodatkowe, liczne obowiązki w tym zakresie, o której podatnicy zapominają i w efekcie ona jest też mało popularną formą, więc i same koszty prowadzenia jej będą znacznie, znacznie większe. To są dodatkowe rejestry i w efekcie koszty prowadzenia takiej spółki przerosną oczekiwane korzyści i o takich spółkach możemy mówić tylko i wyłącznie w przypadku dużych, rozbudowanych struktur, dużych dochodów i rzeczywiście tam to ewentualnie może mieć sens. W przypadku drobnych firm absolutnie nie. Myślę, że w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad ryczałtem, ewentualnie skalą. Potem można przeanalizować liniówkę, a dopiero na samym końcu, kiedy mamy rzeczywiście rozwiniętą działalność, przynoszącą znaczne dochody, możemy się zastanowić nad spółką kapitałową, ale też z pełną analizą kosztów i korzyści, które się z tym wiążą. Szanowni państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy na ten odcinek, to już też ostatni odcinek naszej serii dotyczącej rachunkowości. Jeżeli wam się spodobało, dajcie znać. Jeżeli jakieś kwestie chcielibyście, żebyśmy jeszcze poruszyli, to zawsze wchodzi w grę nagranie dodatkowego odcinka specjalnie dedykowanego tematyką, którą jesteście zainteresowani, dlatego dajcie znać, jeżeli coś was interesuje.
Ja bardzo dziękuję mojej rozmówczyni za te wszystkie 3 odcinki, w których dzielnie próbowała nam wytłumaczyć system podatkowy i rozliczeniowy w Polsce, co nie jest oczywiście zbyt proste. Dlatego Pani Joanno, bardzo serdecznie dziękuję. A Was, drodzy widzowie, zapraszam do tego, żeby wysłali do nas wiadomości, jeżeli byście chcieli się do czegoś dowiedzieć, a do odwiedzenia biura rachunkowego, jeżeli byście chcieli zgłębić wiedzę już korzystając z biura rachunkowego.